witajcie w kolejnym filmie i pamiętajcie proszę, aby ocenić ten film, bo pewnie jak zauważyliście, zasięgi bardzo spadły. Musimy jakoś wyjść z tego dołka, bo inaczej YouTube nie poleci tego filmu nikomu innemu i zamkniemy się w bardzo małym gronie odbiorców. Poza tym to też dla mnie motywacja, bo po prostu widzę, że filmy, które dla was nagrywam, po prostu się komuś podobają. A jeśli macie jakiegoś znajomego, któremu myślicie, że taki film się spodoba, to też mu wyślijcie. Czym więcej nas, tym lepiej. Będziemy mogli robić o wiele lepsze rzeczy. A teraz nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Na Facebooku pojawiło się ciekawe zdjęcie, które wywołało spore zamieszanie. Markus siedział u kolegi na podwórku, kiedy nagle ich pies zaczął się dziwnie zachowywać. Jakby coś było nie tak. Nie mogli zrozumieć, co wystraszyło tego psa. Zdziwieni więc wyjęli telefon i zrobili kilka zdjęć. Na jednym ze zdjęć widać coś dziwnego. Po lewej stronie jest półprzezroczysty, zamglony kształt oraz coś, co wydaje się być głową, z ciemnymi, zapadniętymi oczami. Na pierwszym planie widać, że pies ma opuszczony ogon i wygląda na nieco zaniepokojonego. Niektórzy sugerują, że zjawa może przywoływać psa. Inną opcją jest to, że jest to przypadek pareidoli. Zjawisko, które powoduje, że nasze mózgi dostrzegają znajome kształty i wzory. Na przykład patrząc na chmury na niebie, możemy zobaczyć znajome kształty, takie jak samochód lub łódź. Tutaj możemy po prostu widzieć mgłę, ale nasze mózgi widzą zjawę zwabiającą niewinnego psa. Rzeczą, która sprawiła, że to zdjęcie jest tak autentyczne, jest to, że pies zachowywał się faktycznie dziwnie i wyraźnie był czymś przerażony. Wydaje mi się, że obrys faktycznie mógł pojawić się na tym zdjęciu, ale jestem przekonany, że twarz w 100% została dodana do zdjęcia. Jak myślicie? W internecie pojawił się stary Polaroid. Zdjęcie zostało zrobione w 1973 lub 1974 roku. Przedstawia kobietę, która to wysłała z bratem i z babcią. Jednak tuż nad lewym ramieniem babci jest dziwna twarz unosząca się w powietrzu. Przez lata rodzina zastanawiała się, co to za tajemnicza twarz. Wiele lat później kobieta miała sen, że była w domu, w którym dorastała. W domu, w którym został zrobiony ten Polaroid. Następnego ranka zrobiła sobie selfie i była zaszokowana. Widać podobieństwo do tajemniczej istoty. Cała rodzina wierzy, że między dwoma twarzami jest podobieństwo. Ta teoria sugeruje, że kobieta w jakiś sposób odwiedziła we śnie siebie jako dziecko i pojawiła się na zdjęciu. Kobieta również wierzy, że w tym domu mieszkał demon, który czasami w nocy rzekomo ją budził, szarpiąc za nogi. Więc co się tutaj dzieje? Czy rozmawiamy o podróżach w czasie i astralnych projekcjach snów? A może za wszystkim stał demon mieszkający w domu? Cóż, zdjęcie jest ciekawe i daje do myślenia. Ten film stał się popularny w ciągu ostatnich kilku tygodni i były udostępniane różne wersje. Pierwotnie jednak został przesłany na TikToka Paranormal List. Mężczyzna widziany na filmie wierzy, że jego dom jest nawiedzany. Wszystko zaczęło się, gdy zaczął doświadczać dziwnych rzeczy w swoim domu. Szepty, włączające i wyłączające się światła oraz cieniste postacie na korytarzu. Te dziwne doświadczenia rzekomo zaczęły przebierać na sile, więc postanowił ustawić kilka kamer w domu z nadzieją, że coś nagrają. I skoro oglądamy ten film, to nagrały coś ciekawego. Sporo rzeczy wydarzyło się w stosunkowo krótkim czasie. Po pierwsze, gdy mężczyzna wchodzi po schodach, wydaje się, że podąża za nim cień. Cokolwiek to jest, wygląda na to, że ma niesamowicie długie nogi i wchodzi po schodach w pozycji przykucniętej. Pod koniec filmu drzwi z szafy otwierają się i widać twarz unoszącą się w ciemności. Oczywiście tysiące ludzi wystraszyło się, chowając się w komentarzach i szukając odpowiedzi. Niektórzy pisali, że cień pełzał na czworaka, inni natomiast pisali, że właściciel domu natychmiast powinien wezwać księdza, by pobłogosławić nieruchomość. Co ty byś zrobił? Daj znać w komentarzu.
Nasza kolejna tajemnicza obserwacja pochodzi z TikToka. Nie jest jasne, gdzie to zjawisko zostało sfilmowane, ale mężczyzna zauważył kilka dziwnych świateł na niebie, więc postanowił to nagrać. W trakcie trwania filmu pojawia się ich coraz to więcej. Obiekty ciągną za sobą smugę światła i kilkukrotnie zmieniają kierunek w powietrzu. Kiedy film się kończy, jedno ze świateł znika z pola widzenia. Niektórzy widzowie w komentarzach piszą, że widzieli coś podobnego w ostatnich dniach. Dziwne jest to, że obiekty wyraźnie poruszają się po niebie w wielu różnych kierunkach. Jak myślisz? Co tutaj widzimy? Flary? Kosmici? Lub coś zupełnie innego? Daj znać w komentarzu, jaka jest twoja teoria. Pewna kobieta od zawsze podejrzewała, że jej stary dom w Nebrasce był nawiedzony. Dziwne i niewytłumaczalne rzeczy zdarzały się tak często, że zaczęła się bać o bezpieczeństwo dzieci. Jej syn został rzekomo przewrócony w wannie przez niewidzialną siłę, a jej córka, która miała wtedy 2 lata, rozmawiała z czymś pod łóżkiem. Opisała go jako zielonookiego mężczyznę. Pewnego dnia kobieta została powiadomiona, że jej system bezpieczeństwa w domu wykrył ruch w salonie. System jest tak zaprogramowany, by robił 2 szybkie zdjęcia od razu po wykryciu ruchu. Kobieta była w szoku, kiedy zobaczyła zdjęcia. Na pierwszym zdjęciu widać po prawej stronie dziwny, rozmyty, biały kształt. Na zdjęciu teoretycznie może być wszystko i nie możemy wywnioskować, co to może być. Jednak gdy zobaczymy drugie zdjęcie, sprawy zaczynają być nieco bardziej niepokojące. Biały kształt jest teraz bardziej wyprostowany i przypomina ludzką postać. Kiedy szybko zaczniemy przeskakiwać między 2 zdjęciami, możesz zobaczyć, że cokolwiek to jest, wydaje się unosić z podłogi. Zdjęcia te zostały zrobione ponad 10 lat temu, a rodzina już dawno się przeprowadziła. Przed wyjazdem kobieta była u księdza, żeby oczyścił jej dzieci z negatywnej energii. Od czasu przeprowadzki rodzina nie spotkała się z żadnymi dziwnymi wydarzeniami w ich nowym domu. Jeśli dalej oglądasz ten film, to chyba ci się spodobał, co? Jeśli tak jest, to zostaw łapkę pod filmem. Tymczasem zabieramy się za oglądanie kolejnych materiałów. Na początku 2020 roku na komisariacie policji w Ekwadorze zaczęły się dziać tajemnicze wydarzenia, których nie można było do końca wyjaśnić. Na szczęście ich kamera uchwyciła niektóre z tych dziwnych doświadczeń, aby cały świat mógł zobaczyć, co się tutaj stało. Materiał filmowy został przesłany na YouTube przez Das Das Videos. Widzimy tutaj policjanta pracującego na nocną zmianę, gdy nagle dzieje się coś niesamowitego. Jest po północy, kiedy znikąd krzesło przesuwa się w stronę policjanta siedzącego przy biurku. Staje zaskoczony i idzie w kierunku wyjścia, ale kiedy znajduje się przy kamerze, nagranie w dziwny sposób rozjaśnia się. Następnie widzimy, jak policjant robi znak krzyża na piersi. Prawdopodobieństwo, że ktoś wykona taki wyczyn jako żart, jest niskie. Po pierwsze, zadziera z policjantem, a po drugie, gdyby to był współpracownik, może stracić pracę za zrobienie czegoś takiego, gdyby wydało się to publicznie. A właśnie tak się stało. Zwróć też uwagę, że krzesło przesuwa się, ale w kierunku rogu pokoju, a nie oddala się. Gdyby to był sznurek wprawiający w ruch krzesło, trudno byłoby go ustawić tak, aby przesuwał się w tym kierunku bez wiedzy policjanta. Tak więc, czy ten posterunek policji w Ekwadorze jest naprawdę nawiedzony? Trudno powiedzieć, ale na pewno wygląda to bardzo autentycznie, a policjant pewnie zapamięta tą noc na długo.